Witajcie, moi drodzy przyjaciele, na dzisiejszym filmie, w którym chciałem wam opowiedzieć o największej pułapce duchowego rozwoju. Zapraszam. Tak więc w dzisiejszym filmie o tej największej pułapce, to w zasadzie ja o tym już mówiłem na kursie Droga do Boga i pokażę wam fragment tego kursu. Tak. Dzisiaj będziemy mieli wykład 35, trzecią część. Nasz ukochany wykład o wątpliwościach, które nie są już potrzebne. Weźmy na początek parę oddechów. Zrelaksujmy się. Po co ci, mój święty przyjacielu, kolejny rok, kolejny dzień, kolejny tydzień studiowania, rozpuszczania, walki, kiedy zbawienie jest już? Nie musisz go sobie stopniować. Weź całe już. Tutaj mistrzowie nas proszą, żebyśmy nie popadali w taką pułapkę, że ja to robię stopniowo, że mi się tutaj coś nie wychodzi, że ja mam jeszcze tyle do rozpuszczenia i bla, 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 bla. Inne takie pułapki, które niewiele wnoszą. Chodzi o to, żeby właśnie poprosić całą mocą, czy zrozumieć. W zasadzie chodzi o to samo. To są słowa, tak więc poprosić i zrozumieć jednocześnie, że jestem świętym dzieckiem Boga. Stworzonym w doskonałości, dla doskonałości. Mi się tylko tak wydaje, tak? Mi się tylko tak wydawało. Te różne rzeczy można tutaj wstawić, co nam się tam wydawało. I po prostu to się otwiera. Otwiera się taka przestrzeń. Otwiera się takie światło. Więc weź całe już. Bez ociągania, bez winy, bez żalu. Czasami byśmy chcieli dla kogoś się zatrzymać, po coś się zatrzymać. Jeśli mamy takie ociąganie, czy poczucie winy, że nie mogę do światła, że nie mogę do Boga, czy mam żal zostawić coś, nie miej go. Po prostu tylko to przyjmij. Przyjmij to światło. Przyjmij je, ona się w tobie rodzi, odradza. Ono cały czas tam było, ono po prostu jest odkrywane. Po prostu je przyjmij z mocą tu i teraz. Nie odkładajcie własnego oświecenia na półeczkę z napisem dla mnie niedostępne. Gdyż robiąc to, nie tylko błądzisz, lecz wręcz uniemożliwiasz sobie bycie takim, jakim stworzony zostałeś. W tym fragmencie, moi kochani, chodzi o to, że jesteśmy już doskonali jako te boskie istoty. I nasz ten cudzysłów, tak zwany rozwój duchowy, jest przebudzeniem, jest otwarciem oczu. I czasami my czekamy, o, ja się tu rozwijam, ja tu coś, kiedy ja wreszcie się przebudzę, kiedy się wreszcie oświecę. I to jest jakby jedna gałąź, jedna odnoga. To jest ważne, żeby tak było, że się cudzysłów rozwijamy, ale to jest tylko jedna z perspektyw. A druga, prawdziwsza perspektywa jest taka, że ty już jesteś przebudzony. I to tylko coś się nagra w środku, takie, a, okej. Okay. Faktycznie tak jest, tak? I znowu, i to jest, zmienia się coś i jest takie ściąganie, pobieranie tego światła z góry. Że jestem już przebudzony. Jestem już doskonałym dzieckiem Boga. I to spływa wtedy światło na ciebie. Nie ma tej
takiej gry, że o, ja tu robię to, to i żeby się rozwinąć, naprawić swoje błędy, te i inne rzeczy zmienić. Nie, po prostu, bo to jest zamknięcie tutaj korony, bo ty tak jakbyś dążył do Boga, tak? Droga do Boga, ale nie droga mordęga i charuwa. Tak jak mówię, może w pierwszym tomie bardziej to troszeczkę wykorzystywaliśmy, taką koncepcję, a teraz po prostu nic nie rób. Tylko zrozum, że to już jest w tobie. I to zmęczenie się wcześniejsze było potrzebne. Ten fragment drogi, w którym ty rozwijasz się duchowo i myślisz, że gdzieś dojdziesz, to był bardzo potrzebny etap, bo bez niego nie byłoby, nie mogłoby do ciebie przyjść teraz co do ciebie przychodzi. Kiedy już się tak zmęczysz tym rozwojem i stwierdzisz, że on jest bez sensu, bo cały czas jesteś niedoskonały, to nagle stwierdzasz, że nie ma żadnego rozwoju. Że ty byłeś doskonały cały czas. W każdej chwili, w każdym momencie byłeś i jesteś do tej pory. To jest paradoks, kochani, to jest pułapka. To jest wielka pułapka duchowego rozwoju. Nawet miałem film nakręcić na ten temat i właśnie go robię. To jest pułapka duchowego rozwoju. Nie ma czegoś takiego jak rozwój duchowy. Rozwój jakikolwiek. Jak ci to kliknie w głowie, to co teraz mówię, i to może kliknąć, kiedy się odpowiednio długo zmęczysz rozwojem. Jeżeli się jeszcze nie zmęczyłeś, to się rozwijaj. A jak dojdziesz do ściany, to wiedz proszę i przypomnij sobie ten film, że to jest właśnie ta ściana. Że nie ma rozwoju, że to jest tylko złudzenie. I wtedy coś się zmienia i ty po prostu jakby pobierasz tylko światło. Widzisz sytuację, która wymaga przebaczenia, miłości, to tylko pobierasz światło dla tej sytuacji. Ale nie, że się modlisz, nie, że walczysz z kimś. To w poprzednich wykładach to było wszystko zaadresowane. Nie walczymy. Nie modlimy się do Boga o coś, bo nie w każdej sytuacji, w każdym momencie. Tylko my po prostu chcemy zobaczyć inaczej. I w tym jest światło. Ono przechodzi i przepływa. Przepływa. Proszę cię, przyjacielu, nie wątp już więcej. Coś, co jest pewne, nieuchronne i na zawsze zapisane w twojej jaźni. Jeżeli ten fragment kursu wam się spodobał, może będziecie zainteresowani całością. Jest tam blisko 20 godzin materiału wideo, czyli kurs jest naprawdę obszerny, w którym wspólnie w tym kursie przechodzimy przez wykłady w niebo wstąpionych mistrzów. To są te oto książeczki, dwie pierwsze. I ja do tych książek daję komentarze, są tam przekazy mistrzów, przesył energii, medytacje. Jest to rozbudowany kurs rozwoju świadomości. Oprócz tego dostajesz 2 e-booki, tak więc jeżeli ktoś z was jest zainteresowany, to tutaj wam umieszczam link do kursu, jeżeli chcecie sobie go aktywować. I co? Życzę wam cudnego czasu w sobie, w świetle, w Bogu, w miłości i w pokoju. Wszystkiego dobrego, kochani. Pozdrawiam was. Pa.